wyjeżdżamy właśnie do Madrytu. Madryt. A na razie już nie ma pasów. Na razie każdy jeździ jak chce. Ale spania. Czy ja mogę coś powiedzieć? Tak. W Starbucksie jest najlepsze frappuccino mokka na świecie. Nikt ani za to nie zapłacił. Idziemy sobie uliczkami Madrytu z naszym kolegą, który rozmawia z szefem. Uliczki Madrytu. How do you call it? Plaza Mayor. Plaza Mayor. Nie umiesz tak powiedzieć. Plaza Mayor. Plaza Mayor. Plaza Mayor, okay. There was one architect who designed the whole buildings around. It's like a one building. Yes, it's like a one building. Don't ask me about the history because I don't know it. Oh, very good. But that's a guide we need. Typowy ryneczek hiszpański. Możesz sobie kupić wszystko. Owoce, warzywa. Zaraz tam wejdziemy. Jose Luis talks on the phone all the time. But now it's my daughter. Okay. A jaka cena? No. Zachowujmy się jak japońscy turyści. Uśmiech na ustach i wszystko filmujemy. Jesteśmy na Porta del Sol. Porta del Sol. Center of Madrid. Tienda Bernabeu. This is my next office. Real Madrid. Wyjazd z Madrytu w piątek wieczorem. Cztery pasy autostrady. Na początku jeszcze był koreczek. Totalnie stało wszystko. Teraz jakoś idzie. To stań tutaj na wprost. Buenos dias. Buenos dias. Hello, Ania. Hello. Say hello. Hi. To Polish friends. Hello. No, I cut you out. Okay. This is a wonderful family and a beautiful place. That happens very seldom to find it like that. It's a nice morning in Spain. Above Madrid, and a swimming pool and some park behind. Jedzie bezwypadkowe Audi A3. Pewnie będzie do kupienia za 2 miesiące. I powrót do domku. Home, sweet home.
dojechaliśmy. Wyglądamy pięknie, zdrowo, baleni, ogoleni. Rozczołgani. Pogoda na morzu też jest piękna. Teraz wam pokażę, co zostało z naszej pięknej flagi, która z nami objechała aż do Maroka. No, wiatr ją zjadł. I to by było na tyle.